Witajcie, edukacja na maksa z tej strony. Lekcja wprowadzająca do kursu Scratcha. Scratch to język programowania, tak zwany obiektowy, tak gdyż nie wpisujemy tutaj konkretnego tekstu, tylko operujemy na kafelkach tutaj, którymi będziemy coś tam robić. Niektórzy Scratcha za programowanie nie uznają, nie widzą efektów w uczeniu Scratcha, które miałoby się przekładać na inne języki programowania, na przykład Pascal, ale dzieci go lubią, w szkole się go często używa, także wprowadzenie do Scratcha. Zaczynamy. Dobrze, co mamy tutaj ze Scratchem? Pierwsza rzecz, o której ja powiem, to często pojawia się sytuacja, że jest problem z językiem, pojawia się język angielski lub też inny. Tutaj mamy taką ikonkę Globusa. Jeśli sobie tę ikonkę rozwiniemy, to możemy sobie język polski wybrać. Ja korzystam obecnie ze strony scratch.mit.edu i tam sobie kliknąłem stwórz na zakładce. I oczywiście, jeżeli bym chciał taki projekt zapisać, musiałbym być zarejestrowany. Obecnie nie jestem, więc nie będę mógł tego zrobić, ale jeżeli bym coś zrobił, mogę także to zapisać na dysku lub czytać z dysku, więc będzie to, wydaje mi się, wygodne też również dla tych, co nie chcą zakładać konta. Dobrze, co mamy w Scratchu? Zacznijmy może od tej ładnego kotka. Ten kotek, domyślnie nazywa się go Scratchem, ale o co chodzi? Chodzi o to, że ten kotek to jest tak zwany duszek. Duszek to jest jakby postać, którą będziemy przemieszczać. Ta postać może mieć różny wygląd i ten wygląd w Scratchu nazywamy kostiumem. Kostiumy można mieć różne. Ja po kolei opiszę, co tutaj na razie można z tym duszkiem zrobić. Po pierwsze, zaznaczając go tutaj w ten sposób, można zmienić jego nazwę, na przykład kotek. Tutaj duszek ma swoją pozycję. Pozycja na tej planszy, którą nazywamy sceną. Pozycja opiera się tutaj o układ współrzędnych. To znaczy, że są tutaj takie niewidzialne osie, oś Y i oś X, i w oparciu o te osi, jak będziemy przesuwać kotka, tutaj będzie się to zmieniało. Tak widzimy to. Środek, czyli tam, gdzie kotek pierwotnie stał, to jest punkt 0, 0. Warto to zapamiętać. Ok, teraz tak, jeżeli będziemy kotka przesuwać w prawo, to musimy dać wartość dodatnią, na przykład 30. Ale jeżeli miałoby być on po lewej stronie, to wartość na minusie, czyli na przykład minus 30. I tutaj bazujemy lewo-prawo. A jeżeli byśmy chcieli góra-dół, no to albo na przykład 30 to nam do góry pójdzie, albo minus 30 nam do dołu pójdzie. Tak działa ta oś współrzędnych. Mam świadomość, że młodsze roczniki nie słyszały nigdy osi współrzędnych, to przy okazji Scratcha będzie to dla nich takie pierwsze wprowadzenie, tak? Jak to wygląda. Ok. Poza umiejscowieniem tego kotka na scenie mamy jeszcze także możliwość zmienienia jego rozmiaru. Większy, mniejszy oczywiście. A także... Ojku, nie. Wieczkę. A także ustawienie kierunku, w którym będzie zwrócony. Tutaj można sobie to wpisać liczbowo. Można też przesunąć sobie strzałeczką. To jest takie fajne... Fajne tutaj jest połączenie z matematyką, tak? Czyli nauka, jaki kąt, co, gdzie i jak. No, mi wygodniej będzie wpisać po prostu 90. Ok. Ten kotek może być widoczny lub niewidoczny. W zależności od tego, co będziemy robić, tak, będzie to również czasem przydatne. Takiego duszka możemy sobie również oczywiście skopiować, czyli zduplikować, lub usunąć. Jak nam usunie się coś, możemy takiego kotka również dodać. Wstawił się gdzie indziej, ale dam mu znowu 0,0. Dobrze, mówiłem o samym duszku. To może teraz o kostiumach. Kostiumy tutaj można zmieniać. Przy założeniu, że kotek jest otwarty i możemy sobie albo kostium dać
nowy, albo zmienić w oparciu o to, co już mamy, tak? Tutaj można dzięki temu robić efekty, pewnego rodzaju animacje. Albo możemy też w ogóle dodać jakiś inny kostium, na przykład ta oto dziewczynka. I pozostałe nam niepotrzebne usunąć. Oczywiście taki kostium można także samemu sobie namalować. Tutaj powinna gdzieś być opcja malowania. O, jest, maluj. Wtedy będzie można sobie coś tam mu narysować, jak będziemy chcieli. Lub możemy też. Nie, to chciałem kliknąć. Zaimportować zdjęcie z naszego komputera. Dobrze. Co mamy dalej? Mówiłem jeszcze o scenie. Scena to jest generalnie ta przestrzeń, na której jest duszek. I scena może mieć różne tła. Jeżeli tutaj ze sceny wyjdziemy, to możemy se tła zmieniać, jeżeli byśmy mieli jakieś, lub po prostu tło se dodać skądś. Na przykład plaża z Malibu. Oczywiście taką scenę możemy potem sobie też usunąć. Dobrze, co mamy dalej? Dalej może zajmiemy się to, co kotki, tygryski lubią najbardziej, czyli działania w tym Scratchu, w tym tam języku. Opiera się to wszystko, przepraszam, na skryptach. Skrypty to inaczej komendy. I te komendy będzie można jakoś używać. Jeżeli byśmy tylko przyznali samą komendę, to ona jeszcze nie działa. Możemy oczywiście kliknąć i on wtedy się stosuje do tej komendy. Możemy sprawdzić, jak to działa. Ale żeby taka komenda nam działała, musimy znać pewne podstawy tego działania. Po pierwsze, każda komenda musi zaczynać się od skryptu kiedy zdarzenie, z kategorii zdarzenia, tak? I tutaj mamy tak różnego rodzaju skrypt ze zdarzeń. Na początku zastosujemy sobie, kiedy kliknięto zieloną flagę. Tak, mamy tę zieloną flagę, tutaj jest zielona flaga. I nauczymy się, jak takiego duszka. Jak takim duszkiem automatycznie wrócić na środek planszy. Tutaj możemy też użyć ruchów. Po pierwsze, poznajemy od razu skrypt komendę idź do. I tutaj wystarczy, że wpiszemy sobie 0. Ajku i 0. Klikam, on wraca. Możemy to także dać sobie od razu zostawić kierunek, żeby był stały na zawsze na początku. No i co mamy dalej? Umiemy już duszka powrócić do środka automatycznie. To może nauczmy się jeszcze, mamy czas, jak takim duszkiem się poruszać. Potrzebne nam będą ze zdarzenia skrypty, kiedy klawisz naciśnięty. I teraz weźmiemy sobie górę. Weźmiemy sobie przestrzeń o 10 o kroków, ileś tam kroków. I weźmiemy sobie jeszcze ustaw kierunek. Kierunek ustawimy sobie tutaj oczywiście na 0. I przesuniemy o 10. I teraz jak klikniemy strzałkę w górę, to ten kotek będzie nam się już poruszał. No i tak samo możemy zrobić pozostałe kierunki. Tutaj zastosowałem taki troszkę skrót, czyli kliknąłem duplikuj i pojawił nam się zduplikowany cały zestaw tych skryptów, który stosowaliśmy. Tutaj musimy po prostu podmienić na odpowiednie wartości. 180. No i oczywiście musi też być tutaj w prawo. 180 to będzie w dół. Będzie. Dobrze mówię. W dół. I zostało nam jeszcze. Ustawię, żeby to jakoś było widać ładnie. Żebyście potem mogli sobie to odwzorować. Potrzebuję jeszcze w lewo. I tutaj będzie 270, czyli warto zapamiętać od razu pewne obroty, czyli 0 stopni, 90, 180 i. A, potraktował to jako minus 90. Tak też mam, ale kiedyś było 270. Ale jak widzicie, 270 też odczytał.
Ja myślę, że na dzień dobry to tyle. Miłej zabawy. Pozdrawiam.